Witam w kolejnym odcinku z gry Subnautica. Jestem dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyłem nagrywanie poprzedniego odcinka. Co się wydarzyło? Przybyłem na miejsce lądowania Sunbeam, gdzie odkryłem wyspę, na której znajdowała się jakaś przedziwna konstrukcja, najwyraźniej obcego pochodzenia, która niestety doprowadziła do zniszczenia Sunbeama, ale za to znalazłem bardzo ciekawe jaskinie, w których jest cała masa złota i diamentów. No i takich, takich stworków. Chyba. A nie, to ten, co go zabiłem. Wystrzeliłem go w kosmos. No i cóż, zabieram się za dalszą eksplorację. Przeskanuję grzybki. Lokalna forma życia, różowy kapelusz. Niestety, jak się okazało, jestem chyba niewystarczająco przygotowany, bo została mi ostatnia butelka wody. Ale tych diamentów już mam całą masę. Będę mógł sobie spokojnie zbudować... No właśnie, nie ma miejsca już. Dobra. Zrobimy miejsce, zjemy to i to. No właśnie, nie wiem, kurczę. O, jest wyjście. No, jeszcze zobaczmy tu. W sumie od biedy... Nie, tu chyba zejścia nie ma. Chociaż nie będę ryzykował. Od biedy mogę te tykwy jakieś tutaj zajadać, ale... O! A jednak żyje. No już niedługo. Nie mógł się zdecydować, czy się ze mną przywitać, czy nie. Ma miejsce? Nie mam. Dobra, to spore te jaskinie. A jeszcze mi zostało jedno miejsce do obejrzenia. Mianowicie jakaś znowu część tej konstrukcji obcych. Teraz to się już trochę pogubiłem. Może byłem tu? No nie, jeżeli coś tu żyje, to mnie tu... kończy mi się, ale dobra, mam baterię, to nie ma problemu. Ale tego tu jest, no dobra, złoto i diamenty, nie ma problemu, nie trzeba nurkować, szukać w tych krzaczorach tam. Fajnie. Ciekawe, czy trafię tego. Tu jest jakby ścieżka chyba wyżej. I sól. A, jak potrzebowałem soli, to nie było. Jej, ale tego tu jest też dużo. Gdzie on jest? Nożem cię załatwię. Ej, co? I co? Taki jesteś? Chodź tu. Uciek do wody. No i kolejna tabliczka, fajnie. A ja nie mam. No dobra, co ja mogę wywalić? Lit? Tego dużo było. Może sól? Bo lit. Dobra, wezmę tą tabliczkę. Nie mam pojęcia, czy będą potrzebne mocno, czy też nie. Tego litu tu jest od groma. Chyba nawet i tak nie mam na co go wykorzystać. Ale... Aha, no dobra, tu byłem. Znaczy, stąd przyszedłem przed chwilą? Z tamtej dziury. No to może chodźmy tu.
Come on, come on. O, skończyła się bateria. Musimy cię... A, może dobra. Bateria rozładowana. Ok. Dobrze, że mam dwie. Teraz to już się pogubiłem. Tu byłem. Tu byłem i poszedłem tu. To teraz może do góry. Śniadanie się nie przyjęło. Aha, dobra, już wiem. Czyli zrobiłem kółko. Bo na razie odpuściłem sobie to w poprzednim odcinku i poszedłem gdzieś tam w prawo oglądać jaskinie. Ale... Co my tu mamy? Włóż kostkę jonową. Czy to dobry pomysł? Może? A może nie? Popatrzmy jeszcze, czy coś w tej jaskini jest. Tu dalej nie ma przejścia. Tam jest zejście na dół. No to włożę, no. Aha, Gwiezdne Wrota normalnie. Czy ja chcę w to wejść? No nie wiem. Nie mam co pić. Może zapiszę. W razie czego. I co? Gdzieś mnie przeniosło. Chyba. To nie jest to samo miejsce. Co mnie cofnęło? Jestem 2 kilometry od Simota, czyli chyba o tyle się przeniosłem. Co tu jest? Tam jest wyjście. Tak myślę. To jest dość jasno, dobra. Te grzybki świecą, albo te... O! No, ładnie. Czyli kolejna wyspa. Tu już się trochę ciemno zrobiło.
Jakieś inne drzewka świecące. Nie mogę ich skanować. Szkoda, że się zrobiła noc. No jej. Dobra, pomyślmy. Do góry, na dół. Też spore to. Tam jest baza. Przynajmniej tak to wygląda. No, ale jak tam wejść? Tu. O kurde, szkoda, że ja nie wziąłem więcej rzeczy. Dobra, chyba za dużo naraz chcę zrobić. A nie, ale jak już tu jestem, to idę do tej bazy. A w ogóle gdzie jest... Tu jest Simot, kapsuła. Tylko kilometr. Fajny widok. Basen taki. W sumie może to wszystko są jakieś pływające wyspy tak naprawdę. No będę coś musiał wywalać. Wejście tutaj takie niezbyt oczywiste. Druga. Druga baza. Skrzynka. Jest woda. Co to? Dane. Dziennik Barta Logana. Dziennik. Gdzie to jest? To? Nie. Dobra, dane geologiczne nie. Formy życia nie. Pobrane dane? Nie. Dane obcych, dane skanowania, dane terminalu. Co to jest? Ocaleni z Degassi. To coś nowego. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well... Obserwatorium. Fajnie. Utknąłem. Skrzynka plantacyjna. Kielich Jaffy. Forma życia. Co ja tu jeszcze mogę zbadać? Może takie drzwi? O! Skanuj siebie. Mam infekcję bakteryjną. Niefajnie. Detecting skin irritation and immune system response.
further data required to identify bacterial strain. O, reflektor. New blueprint acquired. Kurczę, może tu jeszcze coś jest. O, palma paprociowa. Drzewo latarniowce, ciekawe, ciekawe. No dobra, a to jeszcze może by dobrze było iść do tej drugiej. Może tylko żeby tutaj się nie żeby nie spaść. Tam też jest taka duża. Uhuhu. Tylko ciekawe, jak ja trafię z powrotem do ten. Na tamtą wyspę. Do góry czy na dół? Do góry. Nie, chyba raczej tędy. Hop. Ale fajnie. Jaskinia. Ale wydaje mi się, że raczej tędy. Grzybki rosną. Może jeszcze co? Dobra, no nie bądźmy tacy. Trzy bazy. Jakieś technologie obcych. A ja bym chciał więcej. Okej, okay, jestem już prawie na górze. No. Jakby faktycznie obserwatorium, bo to, no, to było obserwatorium. Latarka, nie, co to jest? Mały arbuzowiec, ma miejsce na... Coś mam. Co ten mały arbuzowiec mi daje? Daje mi jedzenie H2, on to se zjem. Doniczka. Chiński ziemniak. Chiński? Krzak chińskiego ziemniaka. Czy to jest jakiś... Nie wiem, w inne pomieszczenie. O, PDA. Dziennik głosowy. To położenie bazy. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials. Nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking of it. Czyli co, wychodzi na to, że ci wylądowali najpierw chyba tu. Nie. Z tamtego wychodziło, że najpierw w wodzie siedzieli. No, może najpierw wylądowali tu, potem do wody, a potem znowu wyszli. Nie wiadomo. W sumie trzeba by chyba wszystkie dzienniki mieć po kolei. No dobra, mogę zaryzykować. O, kapsuła ratunkowa, ciekawe, jestem nie, tak jakby pod wyspą jest. No tam jeszcze mnie nie było. Chyba karabik biega. A to w ogóle wygląda, jakby spadło. Nie przeszkadzaj mi, ty krabie, w eksploracji.
Bum. Co to? Karabin unieruchamiający. To coś innego niż co ja mam? O! Tego też nie widziałem. Co to jest? Pomieszczenie wielofunkcyjne. Super. No to wreszcie moja baza będzie mogła jakoś sensownie wyglądać, a nie tam trzy rury na krzyż. Haha, gdzie one są? Gdzie one są? 5. Pomieszczenie, tylko tytan, szkło, a drzwi? Nie, to jest jakiś włącznik, reflektor, drzwi grodziowe. No, to się teraz dzieje, dobra. Zewnętrzna skrzynka plantacyjna. O. No, PDA. Numer 4. Pewnie to. Co mogę wywalić? Dobra, lid wywalam, bo tego było dużo. Arbuzowiec. Mały arbuzowiec. Można to zjeść? No, można, trochę mi dało. Aha, no to nie ma miejsca. Reflektor, tak przynajmniej mi się wydaje. To chyba już mam całość? A nie. A, teraz mam schemat. No, dobrze. Tędy chyba się nie dostanę. A może? O, nawet. Numer drugi. O, jakieś osiągnięcie nawet. Czyli sztorm mieli jakiś, byli głodni. No ale najwyraźniej jakiś czas przetrwali. No i mamy jeszcze jedno nagranie. Ale jakieś inne. Dziennik Paula Torgala. 1, 2. To jest jakiś w ogóle jakiś inny. A, bo to. Aha, bo to powrót z głębin to coś inni. Aha. A nie, to ten sam koleś. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Maida salvage the Degasi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She
says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not going to weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Czyli się rozbili, dryfowali, ale chyba znaleźli jednak jedzenie jakieś, no bo jak widać coś uprawiali. No i nie wiadomo w sumie co się z nimi stało tak do końca, przynajmniej może jakbym posłuchał tego po kolei, to jakoś większy sens by to miało. A tak, teraz chyba będę powoli kończył, bo muszę spróbować znaleźć drogę powrotną do tych wrót i do mojej bazy ostatecznie, bo teraz już nie mam co pić, nie mam co jeść, trochę głupio by było tu zginąć. W sumie od biedy mogę tam te jakieś tutaj roślinki spróbować zjadać, ale totalnie teraz się pogubiłem. Jak wyszedłem, to zobaczyłem bazę. Wydaje mi się, że tą. Ta bańka była skierowana w prawo. O, chyba mi się udało. Dobra. Mam nadzieję. Tak, okej, dobra. No to ja wracam po picie, jedzenie, zbuduję coś, co mogę zbudować, te działka, inne rzeczy, palniki. I w następnym odcinku, tak, tak, wiem, wymagane uzupełnienie płynów. W następnym odcinku po wymaganym uzupełnieniu płynów myślę, że albo będę dalej eksplorował to miejsce, albo udam się na Aurorę. Bo tam coś pływa koło niej, z tego co kojarzę, ale da się tego stworka ominąć. I fajne rzeczy też na Aurorze można było znaleźć, więc... No więc, taki jest plan. Ja się żegnam, do zobaczenia. No, robi się ciekawie, myślę, że to mnie trochę tutaj popchnie do nagrywania kolejnego odcinka, także być może będzie kilka dalszych z Subnautiki. No i do zobaczenia. Cześć.